Dziś pokażę wam frezy palcowe. Już pokazywałem wam wcześniej, ale dlaczego dzisiaj powtórnię ten temat? Dlatego, że to są frezy palcowe z węglika. To także. A tutaj dla porównania mam frezy palcowe HSS. Czym one się różnią? Po prostu różnią się tym, że są inaczej wykonane. Ten jest akurat lewy, ale tutaj mam prawy. O, zobaczcie, inne jest wykonanie kąta tego ostrza. Pracując tymi frezami, maszyna musi być sztywna. Pracujemy na wyższych obrotach. Dzięki tym frezom z węglika uzyskujemy ładniejszą powierzchnię. Ja to sobie robię w ten sposób, że tymi frezami palcowymi, zwykłymi HSS, robię sobie, obrabiam sobie i po prostu te frezy są tańsze. Taki frez kosztuje na Allegro przeważnie 10, 15, 20 zł. A cena takiego freza to jest koszt powyżej 60, 80, a czasami jakiejś lepszej firmy to nawet i 120 przy tej średnicy. Wiadomo, im średnica większa, tym taki frez jest droższy. Tak samo i przy tych frezach HSS. Trzeba uważać, żeby się nie oszukać i nie zrobić takiego błędu jak ja. Cały czas tak patrzyłem, frezowałem i myślałem, że wszystkie te frezy to są, jak to się nazywa, prawoskrętne. A tutaj mamy w tym wypadku lewoskrętny, widzicie. Tutaj mam już frez wyszczerbiony. Ja to nazywam tak zwany frezer podpisał. Ale tutaj jeszcze jest kawałek powierzchni dobrej. Także szkoda jeszcze tego freza wyrzucać. A dodatkowo jeszcze można tutaj na przykład, tylko że ten jest akurat pięciopiórowy, to już trudno by było z niego zrobić jakiś frez na przykład kształtowy, bo tak to zeszlifujemy trzy ostrza, jakieś sześcio i zostaje nam trzy ostrza i na tych ostrzach pozostałych trzech robimy sobie kształt i wtedy możemy sobie takim frezem pracować jako frezem kształtowym. Także to są frezy palcowe z węglika. Są różnych średnic, od cienkich do grubych. Kiedyś takim frezem z węglika odwiercałem otwór. Był otwór FI-11 w jakiejś tarczy sprzęgłowej i ta tarcza była dość mocno utwardzona i wtedy właśnie nie dużymi obrotami, tylko na wolniejszych obrotach po prostu te 8 otworów rozwierciłem na FI-12, bo akurat miałem taki frez. Dziękuję.